Zaziczałem. Wiosną tego roku byłem w bardzo uleśnego dziadka, bogazik, którego poskładał dla niego mój ojciec. Coś nie domagał przy jeździe pod górkę i konieczna była wizyta doktora. Gdy tata zajmował się autem, to ja zająłem się akurat świeżo przywiezioną dostawą. Byłem z leśnym u hurtownika, od którego odbierał towar i załapałem się na rozpakowywanie. W skrzyniach były czechosłowackie karabinki SA wz. 58. Nagrałem już kiedyś odcinek o tej broni, link do tego filmu zostawiam Wam w opisie. Nie ma sensu opowiadać drugi raz o tym samym, a nie chciałem zmarnować tak fajnych ujęć, więc tym razem opowiem Wam o cyrkulacji tej broni w przyrodzie. W czasach komunizmu Czechosłowacja była wykorzystywana przez Związek Radziecki jako swojego rodzaju handlowe proxy, szczególnie przy przerzucaniu używanej broni oraz produkcji amunicji dla krajów trzeciego świata, gdy Sowietom zależałoby wesprzeć miejscowy ruch komunistyczny, ale nie chcieli bezpośrednio brudzić sobie rąk i zostawiać za dużo śladów. Tak było nie tylko z dostawami sprzętu dla Izraela do 1948 roku, gdy przez Pragę spychano Żydom w większości poniemiecki demobil zebrany z pobojowisk. Czesi dla światowego handlu bronią za komuny zrobili więcej, czego świetnym przykładem jest historia malutkiego i uroczego pistoletu maszynowego Skorpion. Poza produkcją dla własnej armii i sił bezpieczeństwa oraz dla krajów socjalistycznych jak NRD, Wietnam czy najlepsza Korea, klepali te pajęczaki bez numerów seryjnych, które potem znajdowano w krajach Afryki, Bliskiego Wschodu, ubojówkarzy i raczy, komunistycznych terrorystów w Europie Zachodniej. Choć samopał wzór 58 nie był aż takim hitem eksportowym, jak inne wytwory czeskiego przemysłu zbrojeniowego, nie znaczy to, że nie pojawił się w użyciu w dość. Ekscentrycznych miejscach. W czasach sowieckich, jak i po rozpadzie Czechosłowacji, Czesi dysponowali zarówno bronią używaną wcześniej przez ich wojsko jak widoczne samopały ze składaną kolbą ale też mieli karabinki, jak ten, którego odfoliowałem fabrycznie nowe wyprodukowane, przetestowane, zabezpieczone smarem i szczelnie spakowane, by dopiero po latach ujrzeć światło dzienne. W czasach komunizmu, zgodnie z linią partii oraz wskazówkami starszego brata z Kremla, samopały były eksportowane różnymi, mniej lub bardziej legalnymi drogami. Do sojuszniczych krajów socjalistycznych, jak Kuba, oraz do krajów, które miały możliwości legalnego zakupu, jak Indie. Widziałem na zdjęciach czeskie samopały w rękach spadochroniarzy, jak i piechoty górskiej, obok kałasznikowów z całego świata oraz lokalnie produkowanych karabinków INSAS. Samopały trafiły też legalnie do Etiopii, czy mniej legalnie do Libii. Do innych użytkowników, jak wiele krajów afrykańskich, no i też wiele organizacji terrorystycznych broń docierała przez różne proxy, jak wspomniana Libia bądź jeszcze innymi kanałami. Zarówno jako sprzedaż broni klientowi, który płaci i po prostu potrzebuje tego towaru, jak i jako wsparcie ideowe w walce z socjalizmu z kapitalizmem. Po rozpadzie Czechosłowacji Słowacy zostali przy 50. z braku funduszy na modernizację. Czasin zaś od 2011. Roku zaczęli konsekwentnie przechodzić na nowoczesny karabinek CZ-805 Bren i jego kolejne wersje rozwojowe. Oznaczało to, że samopały produkowane od 1959 do 1984 roku w ilości grubo ponad 900 tysięcy sztuk stały się zbędne. Na przełomie wieków sporo tej broni dotarło do różnych krajów na świecie, jak choćby USA, jako broń kolekcjonerska i sportowa. W trakcie interwencji w Afganistanie po 2001 roku Czesi zabrali ze sobą wciąż będące w ich użyciu samopały i taką samą bronią wsparli oddziały Policji i Wojska Afgańskiego, które z nimi współpracowały. Co ciekawe, podobne wsparcie w ramach socjalistycznego braterstwa dwie dekady wcześniej wysłali dla afgańskich sił rządowych w czasie okupacji sowieckiej. Wydawało się, że na tym historia bojowa tej dość leciwej, nietypowej broni z demobilu się zakończy. Czesi jednak co jakiś czas mnie zaskakują, gdy w 2016 roku walki z ISIS przybrały na sile, czeski rząd postanowił wspomóc rząd Iraku oraz lokalnych Kurdów na północy kraju w ich walce z islamistami, przekazując im kilka tysięcy karabinków z pokaźnym zapasem amunicji. Broń użyta w walce przez Kurdów i siły rządowe, zdobyta przez bojowników ISIS, powędrowała też do sąsiedniej Syrii, aż dochodzimy do swego rodzaju krem de la krem tej historii, czyli wojny ukraińsko-rosyjskiej. Po jej wybuchu rząd czeski cicho, szybko i skutecznie dostarczył Ukrainie pięć tysięcy sztuk samopałów. Jako iż jest to broń nietypowa, a takowej ze świata trafiło tam na początku konfliktu mnóstwo, to w ramach unifikacji i odciążenia jednostek frontowych pewnej poprawy logistyki, nietypowa broń trafiła do formacji obrony terytorialnej. Samopały szczególnie licznie zagościły w jednostkach z oblaści wołyńskiej. W pierwszych miesiącach wojny na prędce formowane oddziały z ochotników miały w założeniu przy ich użyciu odpierać natarcie dwóch brygad z terenu Białorusi, gdyby Baćko postanowił wejść do grywa bank. Latem 2022 było już jasne, że to się nie stanie, a żołnierze byli bardzo potrzebni gdzie indziej. Dlatego samopały zostały w służbie w rejonie Wołynia, a żołnierze idący na front byli przezbrajani w standardowe dla armii ukraińskiej AK-74. Gdy z Fundacją Kor Ignis wysyłaliśmy wtedy między innymi mundury w Legunie, to w większości wypadków na zdjęciach wołyńskiej tera obrony widziałam kolesi w mundurach od nas, o porządzeniu starego typu z Czech i Słowacji, wzbogaconym prywatnie kupowanym szpejem i samopałem wzór. 58 w łapie. Nie wiem, ile tego jeszcze zostało Czechom w magazynach, ale chyba wciąż mają tego dość sporo, skoro mimo aktualnej sytuacji mogli sobie pozwolić na rzucenie na rynek komercyjny w zeszłym roku znów kilku tysięcy sztuk, takich jak ten w folii fabrycznie nowych, w bardzo atrakcyjnej cenie. Broń nagrałem u Leśnego Dziadka w jego sklepie Wunderwaffe w Bardo wiosną tego roku. Z tego co wiem, jakieś samopały może jeszcze mieć schowane, bo wiecie, wpadły mu do pudła wersalki albo za szufladę i zapomniał o nich. A nawet jak teraz nie ma, to wbrew temu co mówi, że kiedyś to było i teraz nie będzie, to i tak będzie znów mieć. Kiedyś coś, na pewno. Standardowo link do niego zostawiam wam w opisie. I tak to przegadałem cały film. Bez tego byłby dość cichy. Kto wie. Może warto spróbować swych sił i nagrać coś w konwencji ASMR? Na przykład o niemieckich granatach trzonkowych. Dziękuję. Życzę Wam spokojnej nocy i wracam do ważniejszego projektu, czyli zrobienia w końcu filmu o platformie AR. Dobranoc.